dzisiaj chciałem się z Wami podzielić moim doświadczeniem a propos projektów długoterminowych. Właśnie wróciłem z Meksyku, gdzie kontynuowałem ten projekt. Projekt Behind the Mask, który składa się z książki, którą w tym roku opublikowałem. Była też wystawa, natomiast teraz realizuję film dokumentalny. Mój pobyt w Meksyku wiąże się zarówno z fotografią, jak i z filmem. Dlatego też w filmie dzisiaj opowiem o Lumixie S5, którego używałem do fotografowania i filmowania. Ale po kolei. Zapraszam na film. Projekt długoterminowy to jest realizacja tematu, który przede wszystkim mnie zainteresował. Ja zadałem sobie pewne pytania i na nie odpowiadam poprzez realizację fotografii czy filmu. Dlatego projekt zacząłem w Peru, kontynuowałem w Meksyku, w Gwatemali, w Polsce. Prawdopodobnie będzie jeszcze kolejne miejsce, które będzie na tak zwanej mapie tego projektu. W każdym razie najistotniejsze w tym jest to, aby mieć kontakty. Poznawać się z ludźmi coraz głębiej, wchodzić w społeczności, słuchać, rozumieć i przede wszystkim nie oceniać, ani nie patrzeć ze swojego punktu widzenia. Dlatego dla mnie było bardzo ważne, aby znaleźć ludzi, którzy mnie wprowadzą w społeczność. Poznałem Pancho w San Cristóbal de las Casas i on mnie wprowadził w społeczność Majów. Człowiek, z którym się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłem w pewien sposób. I do niego wracałem co ileś tam lat. Dlatego przywoziłem zdjęcia, przywiozłem książkę ostatnio w prezencie dla moich bohaterów. To jest taka wymiana. Ja ich fotografuję, filmuję, opowiadają mi swoje historie. Ja się wymieniam właśnie fotografiami z nimi i powstaje ta relacja. I ta relacja, która powstaje, ona powoduje, że projekt zaczyna być długoterminowy, projekt zaczyna być, nazwijmy to, bardziej autentyczny, z tego względu, że poznaję ludzi coraz głębiej i mogę tak naprawdę opowiedzieć o nich z takiej perspektywy bardziej neutralnej. Nie powiem, że obiektywnej, ale w jakimś sensie tak. Kiedy wchodzę w społeczność, oni mi pokazują kolejne takie szczeble, poziomy poznania, czyli poznaję daną kulturę, ich zwyczaje, ich ceremonie, wierzenia, to za każdym razem, kiedy ja przyjeżdżam, oni ufają mi bardziej, a ja jestem bardziej ciekawy, jakimi oni są ludźmi. Więc otwierają kolejne drzwi. I to wszystko powodowało, że właśnie powstaje ta relacja. Ta relacja, która wynika między innymi z kontaktu z drugim człowiekiem. Czyli jeśli ja lecę na 2 tygodnie, czy na tydzień gdzieś, to dobrze mieć przewodnika, fixera, który was wprowadza w społeczność. On was wprowadza bardzo szybko, ponieważ wasza relacja jest taka bardziej zawodowa na początku. On dla was pracuje, taki przewodnik, i wprowadza was w społeczność, którą zna. Ja tak zacząłem moją pracę z Pancho. Tak właśnie zaczęła się nasza praca przez pierwsze dni, a później przerodziło się to w naszą taką bliską znajomość. Ale kiedy dawno temu jeździłem po Peru czy Meksyku, miałem wyprawy, które trwały na przykład 2 miesiące. To jest bardzo długo. Dzięki temu też mogłem poznawać dane społeczności. Bardziej, ale miałem czas. Natomiast jak wiecie, jak większość z nas wie, tego czasu nie ma dużo, dlatego warto nawiązywać kontakty wcześniej. Na przykład drogą internetową. Ja na przykład teraz pracuję nad kolejnym tematem, kolejnym miejscem, które będę fotografował i już teraz nawiązuję kontakty. Kontakty poprzez różne social media, aplikacje, dzwonimy, piszemy i ja mogę w ten sposób wcześniej układać sobie w głowie pewną historię. Jako wyobrażenie oczywiście na początku. Kiedy tam pojadę, to się wszystko zweryfikuje. Ale tak się zaczyna projekty zagraniczne, projekty długoterminowe, poprzez kontakty. Kontakty, komunikacje i później tak naprawdę w jakimś sensie jedzie się już i wchodzi od razu do domów naszych bohaterów. Znaleźć przewodnika czy fixera nie jest trudno, natomiast najtrudniejsze jest to, żeby znaleźć temat, który nas interesuje, temat, który nas pasjonuje. To tak naprawdę w moim przypadku najczęściej to nie fotografia i film jest najważniejszy, tylko to, co mnie pasjonuje, to, co mnie interesuje, na co chcę znaleźć odpowiedź. Jeśli ja chcę na coś znaleźć odpowiedź, mam jakiś temat, który mnie interesuje, intryguje, to dobra, ja się z sobą myślę, zastanawiam, tworzę pytanie, dobra, jadę tam, aby na to pytanie sobie odpowiedzieć. Czasami, tak jak w moim przypadku, moje pytanie było bardziej wewnętrzne, filozoficzne i w przypadku kontaktu ze społecznościami Majów, Azteków, Huicholi, to były bardziej filozoficzne pytania, które pojawiały się poza aparatem. Ja zadawałem pytania, rozmawiałem i dopiero te odpowiedzi gdzieś mnie układały, znajdowałem odpowiedzi na moje pytania i tworzyłem historię poprzez obrazy, które rejestrowałem, fotografując na przykład te społeczności.
zanim przejdę do artystycznych dzisiaj przykładów, ważne jest to, aby opowiedzieć trochę o sprzęcie, z tego względu, że cały projekt, który realizuję, wykonywałem na wielkim formacie, średnim formacie, lustrzanką cyfrową, bezlusterkowcem, telefonem nawet zdarzyło mi się. Natomiast w tym roku przesiadłem się całkowicie na bezlusterkowce, z tego względu, że w końcu mogę używać jednego aparatu do filmowania i fotografii. I to wszystko ma dla mnie już wystarczająco bardzo dobrą jakość do realizacji wszystkiego, czego potrzebuję. Mam w ręku akurat tutaj S5, Lumixa S5, pełną klatkę z 35, 1.8. Taki mój zestaw, którym robiłem chyba przez 8 lat zdjęcia, dokumenty, reportaże, fotografia uliczna. No i w końcu mam go, taki zestaw, obecnie w bezlusterkowcu. Więc tym fotografuję i tym również filmuję. Możecie sobie wyobrazić, kiedy robię zdjęcia i chcę się przełączyć na film, klikam na film i wciąż mam te same ustawienia. Przysłona, czas, no czas zmieniam, ponieważ na filmie jest to 1:50, a w fotografii te czasy są czasami krótsze. W każdym razie to jest myślenie, podobne myślenie w fotografii i filmie. Ja tak naprawdę filmuję, czasami nawet, może przesadzam, ale czasami nawet nie mam świadomości, kiedy się przełączam na fotografię i film. Jakby to się dzieje czasami jednocześnie. W każdym razie to jest mój zestaw idealny. W Meksyku pracowałem fotograficznie, zaraz powiem, ale filmowo jeszcze z dźwiękiem, więc mam mikrofon kierunkowy, taki, o, oto klik i nagrywam dźwięk. Albo mikroporty. Mam podpięte mikroporty Sennheisera, akurat teraz ich używam do nagrywania tego wywiadu, tego filmu, więc to a propos dźwięku. A tutaj mam 20-60. To jest obiektyw kitowy. 20-60, 3,5 do 5,6 światło. Nie jest jasny. O jasnych obiektywach zaraz powiem. Ale powiem Wam tak. Ten zestawik, lekki, mam na przykład w samolocie przy swoich nogach i kiedy widzę niesamowite widoki, tak jak na przykład ten wulkan czy te chmury, fotografuję. I mam go pod ręką. Kiedy leciałem balonem, fotografowałem też tym zestawem z 20-60, dlatego że mogłem zarówno nagrywać coś z szerokim kątem, jak i mogłem lekko tak zwanie przyzumować. W przypadku na przykład takiego ołtarzu potrzebowałem większej głębi ostrości, żeby była ostrość na całym tym ołtarzu. 20 mm jest dla mnie idealnie, jeśli chodzi o szerokość, ale w tym przypadku musiałem jeszcze stanąć na palcach, żeby sfotografować, użyć jeszcze wyświetlacza zewnętrznego, aby wykadrować odpowiednio. Dlatego 20-60 w 60% przypadkach był idealny. Ale co się działo, kiedy światła było mało? Na przykład w przypadku takiej ceremonii, inicjacji, takiego mojego znajomego. Użyłem 24. I tutaj chciałem Wam pokazać obiektywy stałoogniskowe. Akurat Lumix ma 24, 35, 50, 85. Cztery stałki w tej samej wielkości, rozmiarze, o jasności 1.8. Wszystkie. Ten sam filtr możemy założyć szary, z którego też korzystam do filmowania. Genialne przy na przykład założeniu aparatu na gimbal i możemy sobie zmienić obiektywy, ale o tym będę jeszcze w innym filmie mówił. W każdym razie te stałki 50 i 24 używałem bardzo świadomie w przypadkach, kiedy nie było światła i w przypadkach, kiedy chciałem uzyskać małą głębię ostrości. Plastyka obrazu też się zmienia, prawda, przy małej głębi ostrości. Więc to były przypadki, tak jak właśnie z tą ceremonią w jaskini, albo 50 używałem do portretowania, aby właśnie rozmyć to tło, żeby ten bokeh był bardzo piękny i żeby ta mała głębia ostrości wpływała na to, że patrzę na przykład tylko na twarz, oczy mojego bohatera. Na cmentarzu, kiedy był Dzień Zmarłych, używałem wysokich czułości typu 6400 ISO, nawet 12000 ISO. Używałem 24 czy tej 50 właśnie wtedy, kiedy było mało światła. Więc stałki i ten kitowy obiektyw to był mój cały obiektywowy zestaw na ten wyjazd.
takie pudełko na karty pamięci. Zapełniłem 5 kart po 128 giga. Dlatego tak dużo, albo mało, zależy jak to patrzy, używałem do filmowania 4K, 10 bitów, produkowanie kolorów 422. Z tego też względu te pliki były dosyć spore i dlatego tyle materiału wyszło. Baterie. Baterii miałem 4. 4 takie akumulatory do S5. Najczęściej zużywałem 2-3 dziennie, nie więcej. Ładowałem je przez noc i to wszystko. To też wynika z tego, że mając doświadczenie i wiedząc czego chcemy, co chcemy sfotografować czy sfilmować, też nie nagrywam, nie fotografuję tego, czego nie potrzebuję. Jeśli po prostu, wiecie, to jest takie wyczucie, intuicja. Wiem, czego chcę, więc jeśli wiem, czego chcę, nie nadużywam nagrywania czy fotografowania, po prostu. Warto jeszcze wspomnieć o takim uchwycie, który mam wpięty do takiej klatki na aparat. On jest wygodny do filmowania. Czasami używam jeszcze rekordera, nagrywarki zewnętrznej, przede wszystkim do podglądu. Mam duży obraz, mogę wtedy ostrzyć, kadrować wygodniej, więc taki zestaw, nazwijmy to bardziej profesjonalny, jest wygodny, kiedy nie przemieszczamy się, mamy wszystko, prawda, wychodzimy z samochodu, rozpakowujemy się, nagrywamy, pakujemy się, jedziemy dalej. Inaczej jest, kiedy dużo się przemieszczamy, biegamy, to wtedy faktycznie trzeba więcej dźwigać, też trzeba mieć dodatkowe akumulatory. Dlatego warto zastanowić się, co jest mi potrzebne przy takim projekcie długoterminowym, w takim projekcie, gdzie wyjeżdżam na dłuższy czas. To każdy musi sobie znaleźć na to własną odpowiedź. Ja mam tak, że czuję, kiedy mogę zabrać tylko aparat i pracować tylko na tym wyświetlaczu, a kiedy będę potrzebował nagrywarki zewnętrznej. Po prostu to się już czuje, kiedy się doświadczy tego i tego. I po prostu potem już ze swoich doświadczeń, swoich błędów wyciągamy bardzo proste wnioski. Miałem ze sobą też statyw. Użyłem go kilka razy, raz do wywiadu, co jest bardzo, myślę, potrzebne, chociaż mogę nagrywać z ręki, to jednak wygodnie jest mieć aparat na statywie i nagrywać wywiad i bardziej kontrolować dźwięk, rozmawiać z moim rozmówcą. Druga rzecz do sytuacji, kiedy przyspieszałem później mój film. W przypadku chmur na przykład nad górami, czy w przypadku nagrywania na długich czasach. I o długich czasach. Bardzo ciekawie. Właśnie jestem w La Candon w Meksyku, w Chiapas. Tutaj wykonałem portret Kayuma, szamana właśnie ze społeczności Majów, La Candonów. Filmując, eksperymentuję. To, co daje mi taką możliwość, to między innymi wykorzystanie długich czasów podczas filmowania. Nie wszystkie aparaty to posiadają, natomiast z mojego punktu widzenia długi czas naświetlania w filmie daje niesamowity efekt tajemniczości, niedopowiedzenia, ale też taki efekt artystyczny, impresjonistyczny. Poznaliśmy się tutaj z Izabelą, czyli z kobietą ze społeczności La Candonów. Kiedy Izabela weszła do rzeki, aż prosiło się, aby nagrać tę scenę właśnie na długim czasie ekspozycji. I na długim czasie ekspozycji jest to 1/10, 1/8, 1/4 sekundy. Wszystko, co jest nieporuszone przeze mnie, czyli aparat stawiam na statywie, jest ostre, prawda? A wszystko, co jest w ruchu, pięknie się rozmywa. Podczas filmowania na długim czasie jest potrzebny filtr szary i takie cacko jest po prostu nieodłączne podczas filmowania na długich czasach, czyli filtr szary, nie inaczej, filtr szary. Zmieniam sobie natężenie w zależności od filtra. W filmie i fotografii, no dobra, oprócz tematu, tego co mamy w głowie, jest ważne światło. Bez światła nie mamy obrazu, więc kiedy mam odpowiednie światło, to też dobrze być uważnym, jak to światło gra, współgra z naszymi bohaterami, z tłem, z przedmiotami. I teraz zobaczcie na te przykłady, kiedy ja filmowałem, czy też fotografowałem moją bohaterkę, szukałem tego światła. I kiedy uczę się patrzeć na światło, to próbuję ze wszystkich stron kogoś sfilmować. Kiedy mam czas, mogę uczyć się uważności.
uważności mam na myśli, że obserwuję światło. Obserwuję światło, jak ono gra na przykład z czyjąś twarzą. Filmuję kogoś z lewej strony, czyli na przykład filmuję czyjś lewy profil, prawy profil, z przodu i patrzę, jak ten obraz będzie wyglądał najlepiej, jak ta osoba będzie najlepiej wyrażała swoje emocje poprzez dany kąt badania światła czy moje patrzenie. Dlatego im więcej błędów popełnimy, tym szybciej się nauczymy patrzeć odpowiednio na światło. Właśnie przełączyłem się na 1/10 sekundy i mamy taki efekt ruchu. Widzieliście przykłady, natomiast to, co jest istotne, to nie jest to, aby używać efekciarstwa do opowiadania historii, tylko bardziej, żeby znaleźć w sobie temat, pytanie, na które chcę odpowiedzieć. Potem ruszam w świat, aby szukać odpowiedzi i używam narzędzi do odpowiadania sobie na to pytanie. I w moim przypadku, kiedy teraz kręcę film Behind the Mask, to tam te pytania są czasami proste, ale odpowiedzi nie są takie jednoznaczne. I do tego używam obrazów, które są też niejednoznaczne. Tak w wielkim skrócie. Natomiast to, co najistotniejsze, jest w naszej głowie, ale to narzędzia, jak te efekty, to jest tylko, prawda, tylko narzędzie. Narzędzie, z którego świadomie korzystam. Natomiast jeszcze na zakończenie chciałem Wam powiedzieć, że podróże kształcą, Meksyk kształci nie tylko historiami, społecznościami, ale również kolorami. I wyobraźcie sobie, że mieszkamy w Polsce, gdzie mamy takie światło przez cały rok, gdzie mamy tych kolorów bardzo mało. I kiedy wyjeżdża się w miejsca, gdzie tego światła jest dużo, kiedy zachody, wschody nas codziennie ładują i do tego kolory, tak jak w przypadku Meksyku, ja tam się po prostu ładuję się kolorami. Taki kapeluszek sobie kupiłem, który jest kolorowy, bransoletka kolorowa, jaguar kolorowy. I te podróże dla mnie to jest również ładowanie siebie, patrzenie też na inną architekturę, inną sztukę, inne patrzenie na świat, wyobrażenie świata i to mnie również edukuje. To również wpływa na moją kreację, na moje pomysły, jak ja chcę opowiadać o świecie i o czym ja chcę opowiadać. Dlatego podróże bardzo kształcą. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!